Ostrzeżenie. To wideo zawiera równania matematyczne z dwiema niewiadomymi. Jeśli ściągałeś na maturze z matmy, to daruj sobie dalsze oglądanie, bo i tak nie rozkminisz. Witam. W moim poprzednim wideo pokazałem empirycznie, że po pierwsze Primo, to, gdzie przykładamy siłę do klucza dynamometrycznego, ma znaczenie. Po drugie Primo Przedłużki w osi obrotu śruby nie zmieniają momentu siły. Po trzecie, primo, ultimo, przedłużki stosowane po długości klucza mogą zmienić, ale nie muszą, ustawiany moment siły. W tym wideo będę mówił o wzorach na wyliczenie momentu siły i nie tylko przy stosowaniu przedłużek. Mam tu klucz ustawiony na 61 Nm. Ostrość. i klikam na testerze 61,2 Nm. 61,1. Przedłużka pod kątem 90 stopni. Próbuję ustawić to jak najbliżej kąta prostego. I klucz klika przy 60,2 Nm, co jest w granicach błędu klucza, 61,2 61,1. Przedłużka po długości.

74,4 Ustawienie przedłużki pod kątem 90 stopni nie zmienia momentu siły. To, co ustawione na kluczu, dostarczone jest na śrubę. Przedłużka po długości klucza zwiększa moment siły dostarczony do śruby. Zobaczmy, jak wyliczyć moment siły zmieniony przez zastosowanie przedłużki. L to długość klucza od środka rękojeści, gdzie przykładana jest siła, do środka tzw. grzechotki. E to długość przedłużki, liczona od środka grzechotki klucza do środka obrotu dokręcanej śruby. Małe l to dystans, o jaki zmienia się długość klucza L, pomiędzy maksymalnym i minimalnym jego ustawieniem. Wzór na dostarczony do śruby moment siły D opisuje równanie, gdzie n to wartość momentu siły ustawiona na kluczu. Klucz na początku tego wideo ustawiony był na 61 Nm. W tym ustawieniu długość klucza to 44,5 cm, a przedłużka ma 9,5 cm. Z wyliczeń wynika, że moment siły na śrubie wyniesie 73,81 Nm, kiedy klucz ustawiony jest na 61 Nm. I tak rzeczywiście było. Klucz klikał, dostarczając 73,5, 74,1, 73,8 i 74,4 Nm, co mieści się w granicach błędu klucza. No i do czego mi to potrzebne? Powiedzmy, że skala na kluczu kończy się na 100 Nm, a mi potrzeba 120 Nm. Znając wzory, mogę wyliczyć, jaką przedłużkę potrzebuję. Powiedzmy, że potrzebuje dokręcić śrubę określonym momentem siły, a klucz nasadkowy nie wchodzi na śrubę. Można wtedy zastosować przedłużkę i wyliczyć sobie moment siły. Mamy wzór na moment siły dostarczonej do śruby D. N to siła nastawiona na kluczu. L długość klucza. E to długość przedłużki. Więc interesuje nas, jaką siłę n nastawić należy na kluczu, aby dokręcić ślubę momentem siły d. Problem jednak polega na tym, że długość klucza L zmienia się w zależności od nastawionego na kluczu momentu siły n. Jedno równanie, dwie niewiadome. Ale nie rozpaczaj jeszcze. Otrzyj łzy i zauważ, że zależność pomiędzy momentem siły n nastawionym na kluczu i długością klucza L to zależność liniowa. Można to policzyć. Ale zanim to policzymy, spróbujmy to jakoś obejść, bo liczenia jest trochę. Łatwiej będzie znaleźć długość przedłużki do zadanych wartości D, L i N. Chcąc na przykład wrzucić 25 Nm na śrubę, nasze D ustawiamy klucz na 20 Nm. Nasze N a przy ustawieniu n znamy długość klucza l. Jest to proste, o ile długość przedłużki można regulować stosując taką. albo taką przedłużkę klucza. Jak widać, długość klucza możemy tutaj regulować. No dobrze, a jeżeli mamy przedłużkę, której długości nie da rady regulować, to co wtedy? Tak jak już wykazały eksperymenty z kluczem i przedłużką, znaczenie ma tylko odległość e, niezależnie od tego, jak ustawiona jest przedłużka. Więc jeśli ustawimy ją pod kątem 90 stopni w stosunku do osi klucza, to nasze e wyniesie 0. Moment siły dostarczony będzie równał się momentowi siły ustawionej na kluczu n razy stosunek L do L. Bo nasze E równe jest 0. L przez L równe jest 1, więc moment siły, jaki obróci w tym przypadku śrubę, to moment siły ustawiony na kluczu. Tak więc moment siły nie zależy od kąta beta, a od odległości E mierzonej prostopadle do osi obrotu śruby i środka grzechotki klucza. No ale wróćmy do wyliczeń, kiedy naprawdę nie da się już nic innego zrobić. Tak więc interesuje nas, jaką wartość momentu siły n należy ustawić na kluczu, aby dokręcić śrubę momentem siły d, znając jedynie długość przedłużki e i zależność pomiędzy momentem siły n ustawionej na kluczu i długością klucza l. Tą zależność opisuje równanie funkcji liniowej. n w zależności od l gdzie ta część to tangens kąta nachylenia wykresu funkcji, a ta część to punkt przecięcia osi n. Po podstawieniu wiadomych nam liczb, gdzie d równe jest 73,8 nm, rozszerzenie E równe jest 9,5 cm, Maksymalny moment siły, jaki można ustawić na kluczu, to 210,1 Nm, a najniższy 33,9 Nm. Największa długość klucza, kiedy moment siły jest najmniejszy, to 45 cm, a najkrótszy klucz staje się przy ustawieniu 210,1 Nm i jest on wtedy długi na 42,7 cm. Zwróć uwagę, że działa to trochę odwrotnie niż dźwignia. Krótszy klucz? Większa siła. Wynika to z faktu, że klucz dynamometryczny to nie jest tak zwany breaker bar czy gaz rurka. Wewnątrz klucza jest dźwignia, która jest dociskana sprężyną. Jest to dosyć skomplikowana rzecz. Otrzymujemy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Porównujemy równania ze sobą, przerzucamy niewiadomą i wartości liczbowe na jedną stronę i sprawdzamy, kiedy funkcja przyjmuje wartość 0. Jest to funkcja kwadratowa. Delta, te sprawy, potęgi, pierwiastki i znajdujemy punkty zerowe. Tak więc, aby dostarczyć 73,8 Nm, stosując przedłużkę 9,5 cm, musimy ten konkretny klucz, Ustawić tak, aby jego długość L była albo minus 9,67 cm, co jest niewykonalne, albo 44,6 cm. Jeżeli ustawimy go na długość 44,6 cm, to na skali klucza będzie ustawione 60,5 nm. To, co tu wyliczyłem, to sytuacja, jaką mieliśmy na początku tego wideo. Ustawialiśmy tam klucz na 61 Nm, miał on wtedy 44,5 cm i klikał przy 73,81 Nm. Ktoś może zapytać: A czy jest aplikacja na telefon komórkowy, która to liczy? Posłuchaj, co Ci powiem. Odłóż ten telefon. Weź kartkę papieru kancelaryjnego, ołówek, gumkę no i kalkulator, i licz. Nie szukaj aplikacji. Padnie ci bateria w komórce i co? I wyłączy ci się myślenie? Do następnego.